Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na funty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki. Bohater, przywódca, wielki Polak. Agent, zdrajca, dyktator. Opinie na jego temat są skrajne. Nie zmienia to jednak faktu, że dzień 11 listopada nierozerwalnie kojarzy nam się z Józefem Piłsudskim. W dzisiejszym odcinku poznamy kilka faktów i historii z życia marszałka. Nie jest wcale tajemnicą, że Józef Piłsudski interesował się okultyzmem i często bywał na seansach spirytualistycznych, podczas których to pękały talerze, ruszały się przedmioty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w tamtych czasach, czyli na początku XX wieku, zainteresowanie parapsychologią było w modzie. Nie było nawet przyjęcia, podczas którego to nie poruszono by tematu kontaktu z zaświatami. Tak więc modzie tej uległ również Piłsudski. A skoro jesteśmy już przy czarach, to trzeba przyznać, że Piłsudski miał niewątpliwie dar do oczarowywania kobiet. Trudno się dziwić. Przystojny, charyzmatyczny, wzbudzał zainteresowanie nawet wśród dużo młodszych od siebie kobiet. Może tajemnica tkwiła w jego słynnym wąsie, który zapuścił, aby ukryć braki w uzębieniu po tym, jak Rosjanie wybili mu je na zesłaniu na Sybir. Powracając do żon, jego pierwszą żoną była Maria Juszkiewiczowa. To właśnie ją odbił swojemu największemu politycznemu rywalowi, Romanowi Dmowskiemu, co przypieczętowało konflikt między mężczyznami. Dmowski nigdy Piłsudskiemu tego nie wybaczył, a najbardziej ubudł go fakt, że Piłsudski nie przybył na pogrzeb Marii, będąc już w związku z dużo młodszą od siebie Aleksandrą Szczerbińską. Kilka lat przed śmiercią Piłsudski poznał z kolei Eugenię Lewicką, młodą lekarkę, z którą wybrał się we wspólną podróż na Maderę. Eugenia zmarła jednak w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Przyczyną śmierci było zatrucie, jednak nie wiadomo, jak do niego doszło. Nie wyklucza się samobójstwa. Istnieje jednak hipoteza, że to ludzie Piłsudskiego pozbyli się jej ze względów, jakbyśmy to określili językiem współczesnym, PR-owych. Obecność młodej kochanki nie za dobrze wpływała na wizerunek marszałka. Obawiano się także, że marszałek mógł przekazać jej zbyt wiele cennych informacji. Trochę to przypomina sprawę Johna Kennedy'ego i Marilyn Monroe. Jeśli wyobrażacie sobie kobiety Piłsudskiego jako niewinne trzpiotki, które jedynie grzały się w jego blasku, to nic bardziej mylnego. Były to prawdziwe kobiety z charakterem. Wspomniana Eugenia na przykład była świetnie zapowiadającą się lekarką. Z kolei jego żony, Maria i Aleksandra, dzielnie pomagały mu w działalności konspiracyjnej, nie zważając na niebezpieczeństwo, jakie z tym się wiązało. Pewnego razu na przykład Aleksandra wraz z koleżanką przynosiły we własnej bieliźnie naboje. Niestety jednej z pań pękła gumka od majtek, rozsypując cały arsenał wprost pod nogi rosyjskich żołnierzy. Na szczęście panie wykorzystały swój urok osobisty i tak zakręciły, tak zamotały żołnierzami, że ci nawet się nie zorientowali. Inna tego typu sytuacja miała miejsce, gdy Aleksandra przewoziła pociągiem dynamit umieszczony w walizce. Thank you.
Ale nie tylko kobiety pomagały Piłsudskiemu. Jego najbardziej zaufanym człowiekiem był Bogusław Wieniawa-Długoszowski. Piłsudski traktował go jak swojego własnego syna i często wiele mu wybaczał, jeśli ten w czymś zawinił. Z kolei dla Wieniawy komendant był autorytetem. Odjazd! No dobrze, już. Proszę, proszę, proszę. Szybko, wsiadamy, wsiadamy. Obydwoje mieli do siebie bezgraniczne zaufanie. Piłsudski widział we Wieniawie dyplomatę nie tylko przez wzgląd na jego inteligencję, ale i na warunki zewnętrzne. Marszałek mówił o nim, że wygląda jak aktor. Nie bez kozery więc Antoni Słonimski w swoim poemacie Popiół i wiatr napisał o Wieniawie: piękny Bolek, ulubieniec Cezara i bożyszcze kobiet. Mimo tak sprzyjających okoliczności, Wieniawa długo nie chciał, by go awansowano. Chciał za to służyć przy marszałku. Dyplomacją zajął się dopiero po śmierci Piłsudskiego. Został wtedy mianowany ambasadorem Rzeczpospolitej w Rzymie, następnie udał się do Francji, Portugalii i Stanów Zjednoczonych, gdzie w roku 1942 popełnił samobójstwo, skacząc z tarasu swojego mieszkania w Nowym Jorku. Prawdopodobną przyczyną targnięcia się Wieniawy na życie było odsunięcie go od spraw polskich w tak trudnych dla kraju chwilach jak II wojna światowa. Jak to jednak w przypadku samobójstwa wysoko postawionych osób, nigdy nie dowiemy się, czy faktycznie było to samobójstwo. Spekulacjom do dziś nie ma końca. Nie tylko dla Wieniawy Józef Piłsudski był autorytetem. Kult marszałka rozpoczął się jeszcze za jego życia. Jego zagorzali zwolennicy nie pozwolili na to, aby ktokolwiek obrażał ich idola. Przekonał się o tym dość boleśnie pewien dziennikarz, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, który nie szczędził słów krytyki wobec marszałka na łamach Rzeczpospolitej. Pewnego razu, gdy Dołęga wracał z pracy, grupa mężczyzn czekała pod jego domem, by wyrównać rachunki. O co chodzi, panowie? To ja się kurwa pytam, o co chodzi, panie Niedołęga. Marszałek Piłsudski nie odpowiada? Dokąd mnie zabieracie? Chodź. Dokąd mnie zabieracie? Zobaczysz. Ciężko pobitego Dołęgę Mostowicza znaleziono w rowie w Lasku Sękocińskim. Sprawcy uciekli, ale właściciel kiosku znajdującego się nieopodal widział całe zajście i zdążył spisać numery rejestracyjne. Dzięki temu szybko wyszło na jaw, że właścicielem auta, którym uprowadzono dziennikarza, był szef ówczesnej policji. Pomimo tego jednak sprawców nigdy nie udało się ująć. Po tym wydarzeniu Dołęga-Mostowicz zrezygnował z dalszej działalności dziennikarskiej i zajął się pisaniem powieści. Trzeba przyznać, że koniec końcem wyszło mu to na dobre, bowiem dzięki temu powstały takie klasyki jak Kariera Nikodemadyzmy czy Znachor. Powieści te przyniosły mu nie tylko ogromną sławę, ale również i olbrzymie pieniądze, którymi lubił szastać i imponować. Bywał w najlepszych, najdroższych warszawskich klubach. Nie odmawiał sobie także luksusowych samochodów. Wspomniane powieści zaś doczekały się ekranizacji. A jedna ze scen w Znachorze nawiązuje do pobicia pisarza. Chodzi tu dokładnie o scenę, w której tytułowy bohater, profesor Rafał Wilczur, po wypadku dorożki budzi się ranny wśród zarośli. Ale to nie jedyna afera kryminalna, z którą kojarzony jest Józef Piłsudski. Był on także podejrzany w związku ze śmiercią żandarma w ogrodach belwederskich. Piłsudski miał go ponoć zastrzelić, myśląc, że to bandyta skrada się pod jego oknami. Była to i jest największa zagadka kryminalna II Rzeczpospolitej, bowiem do dziś nie udało się jej rozwikłać. Jest kilka wersji wydarzeń. Jedna z nich mówi o tym, że do wydarzenia doszło w nocy i związana jest z przyzwyczajeniami marszałka, który to zwykł zasypiać z głową położoną nie na poduszce, ale na nocnej szafce, na której to także znajdowała się naładowana broń.
Piłsudski w nocy usłyszał szelest. Chwycił za broń i oddał strzał. Niestety bardzo niefortunnie, gdyż kula trafiła właśnie w żandarma. Druga z wersji wydarzeń mówi o tym, że do zdarzenia doszło w momencie, gdy Piłsudski pracował w swoim gabinecie. Co za słowocz pod tym oknem znowu się czai? Co bandyci? Człowiekowi spokoju nie dają, tylko wchodzą i chodzą pod tymi oknami. Już ja porządek z tym zrobię. Co za bandzior? Za kreatura? Jakiś taki do Józika podobny chyba był. To nie Józik. Nie może być. A może to był Józik? Nie. Co za ludzie. Naród wspaniały, ale ludzie kurwy. Kiedy okazało się, że to nie bandyta, ale ochroniarz, sprawę starano się zatuszować, pozorując samobójstwo, wkładając do ręki denata broń. Śledztwo szybko jednak pokazało, że to z innej broni padł strzał, zaś łuska od kuli idealnie pasowała do Browninga Piłsudskiego. Trzeba jednak pamiętać, że sprawa ta nigdy nie została wyjaśniona i zapewne już nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się w ogrodach belwederskich. Dworek Milusin w Sulejówku był azylem marszałka. To tutaj mieszkał wraz z rodziną, czyli żoną Aleksandrą i córkami Jadwigą i Wandą. Pieczę nad gospodarstwem domowym sprawowała żona Aleksandra. Mimo tego, że marszałek skupiony na sprawie polskiej był wiecznie nieobecny myślami, zawsze znajdował czas dla swych dwóch żywiołowych, dziecięco nieokiełznanych córek. Józef Piłsudski nie lubił przepychu i sam żył bardzo skromnie, często rezygnując z wielu przywilejów, jakie dawała mu jego pozycja. Z tego też względu żona Aleksandra, która rozporządzała domowym budżetem, ledwo wiązała koniec z końcem. Jak wynika jednak ze wspomnień ich obojga, czas spędzony w słynnym Sulejówku obydwoje uważali za swój najlepszy. Ależ dyrdy mały pisze ten pismak. No co za dyrdy mały, co tam za dyrdy mały? Wiesz, tak sobie myślę, może bym wąsa zgolił. Nie. O, w Łodzi postawili nową fabrykę. Tekstylną. To dobrze się składa, może będą lepsze skarpetki robić. No właśnie, Olo, jak to moje skarpetki? Cerujesz? No, Ziuczku, własnych skarpetek nie poznajesz. O, herbatki bym się napił. O, za chwilkę będzie gotowa. To się napijemy. Oho, znowu napad na pociąg. Ale nie u nas, w Rosji. Przepraszam, że przerywam, ja tylko na sekundę. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górze i koniecznie napiszcie w komentarzu, jak wyobrażacie sobie nasz kraj za kolejnych 100 lat. 100 lat ja będę tę skarpetkę celować. 100 lat z jedną babą? Ej, to sam sobie celuj skarpetkę, celuj wielka jak ta słonia, śliwość można z tego zrobić.